Kupiłam mój pierwszy samochód. Dzisiaj miała być brzydka pogoda i miało padać. No i pięknie to nie jest, bo jest dość chmurzaście, ale jak na razie nie pada. Ja mogę się założyć, że my ułożyliśmy nasze plany tak, jakby miało właśnie padać, więc padać nie będzie. A gdybyśmy jednak ułożyli nasze plany w taki sposób, że nie pada, przejdzie bokiem, to lunęłoby w tym najlepszym momencie. Zawsze tak jest, zawsze tak było i ja tak zawsze miałam z moją mamą, po prostu ze wszystkimi, więc chyba jednak będziemy dmuchać na zimne i założymy, że ma padać. Ja liczę na to, że będzie padać, bo jest strasznie duszno, strasznie sucho i jest naprawdę nieprzyjemnie, strasznie gorąco. I plus jest taki, że faktycznie to słońce zniknęło, ale razem z tym słońcem zniknął ten wczorajszy wietrzyk, więc tych minusów też trochę jest. No a ta burza ewidentnie by się przydała, żeby tą pogodę trochę ochłodzić. No i fajnie by było, jakby też coś tutaj podlało, bo widać. Robisz to specjalnie? Bo widać, że tutaj niestety ta susza troszeczkę nas dotyka. Musimy, Leosz, najpierw jechać po inny samochód, wiesz? Dobra? Nie, ten nie jest zepsuty, ale potrzebujemy większy. Duży? Tak, duży potrzebujemy. Potrzebujemy misi. Misi. Tak, misi, tak. Tak, trójce, nie? Tak, to są jedwite rzadki, małe, jedna i druga. Wyglądają jak ten, jak narysowane, jak sztuczne. Mama. Co? Patrz, tu są żabki. No, co rybka. Też opka. Też tu żabki. Tutaj są takie małe dwie jadowite. Tu jest trzecia, patrz. Nie widziałeś tej czerwonej? Wkładaj tam patrzu, żeby się nie ukryła, bo ona głodna. Ogólnie papugarnia to bardzo spoko sprawa. Jedynym minusem było to moim zdaniem, że mieli za mało pracowników i no niestety było to widać, ponieważ była jedna pani na klatkę z surokatkami. Dałeś? No właśnie. Jedna klatka na panią z surykatkami, jedna pani, ta sama pani była na klatkę z małymi papugami i jeszcze dodatkowo musiała wołać specjalnie dodatkową obsługę na lemury, no bo nie mogła nas tam, wiecie, samych wpuścić. Była też jedna pani na klatkę z dużymi ptakami, z dużymi arami i ja tam weszłam dosłownie na chwilę i zaraz się stamtąd zmyliśmy, ponieważ też była jedna pani i ona była gdzieś tam daleko, a ta klatka była bardzo duża i ja się tych ar po prostu bałam, bo przeczytałam na wejściu, że taka ara ma ugryzienie o mocy 2 ton i stwierdziłam, dzięki, ale nie. Szczególnie, że pani stała, wiecie, daleko, tam byli też inni ludzie i przydałby się chociaż tam jeszcze jeden pracownik, żeby to jakoś nadzorować, no bo oni są jednak jakoś, wiecie, tam przeszkoleni i gdyby mnie ta ara ugryzła czy coś, oby nie, ale gdyby jednak tak się stało, to mam wrażenie, że oni wiedzieliby, co zrobić. A że był tam tylko jeden pracownik, jedna pani, która stała gdzieś tam mega daleko, która w ogóle gdzieś tam później jeszcze wyszła, to stwierdziliśmy, że tam nie wchodzimy, szczególnie, że Leon był bardzo chętny do karmienia tych ptaków. No i one były naprawdę ogromne, więc przeszliśmy się jedynie do tej klatki z małymi papugami. I Leosiowi, tak jak widzieliście, udało się nakarmić, był na rączkach u mojego kuzyna i nakarmili razem papugę, trzymali ją na ręce. Moja ciocia nawet na szczęście została okupkana. My ostatnio byliśmy w parku z lemurami, ale tutaj było fajnie, bo mogliśmy je nakarmić. Można było je pogłaskać w parku lemurów w Rumi.
nie można było dotykać tych lemurów, można było sobie z nimi zrobić zdjęcia, ale nie wolno było ich pod żadnym pozorem dotykać. Tutaj można te lemury pogłaskać, nie wolno było tylko dotykać ogonów, każdy dostał troszeczkę owoców na rączkę i można było je sobie fajnie nakarmić, więc super atrakcja dla Leona. Leon był mega zadowolony z tego, że mógł nakarmić właśnie ptaki i te lemury. Niestety ze względu właśnie też na to, że było za mało pracowników na surokatki, surykatki, nie weszliśmy, ponieważ no niestety pani nie mogła nas już tam wpuścić, miała określoną liczbę osób, no i my do tej liczby osób się pechowo no nie załapaliśmy. Jest 23:30, a moje dziecko dopiero zostało. Koszulce Laury, bo wykąpał się u mojej mamy. Ale dam mu spać spokojnie, nie chcę tutaj śpi na razie w moim łóżku. A i idę do pokoju, żeby go tutaj nie obudzić. Och, ale spocony. Mam nadzieję, że serio zacznie padać i się trochę ochłodzi. I tak w wielkim skrócie wróciliśmy z popugarni. I Kuba coś tam się śmiał w samochodzie o aferach Leona, więc jak mam być z wami, tak wiecie, fully honest i wszystko wyłożyć na stole, no to my wracamy do buntu dwulatka again. Ja gdzieś o tym wrzucałam film. Teraz jest gorzej. Jak go podnosimy na przykład w sklepie czy coś, bo robi wielką aferę i ja się czuję okropnie, kiedy ci wszyscy ludzie na mnie patrzą, więc wolę zabrać go do samochodu i niech sobie krzyczy w samochodzie. No to czasami zdarzy się, że on po prostu z tej bezsilności, z tego, że on nie chce być na rękach, tylko wolałby sobie być na tej podłodze i krzyczeć na tej podłodze, nas uderzy. I to nie jest nic śmiesznego, ale my już naprawdę wolimy obracać to w żart, oczywiście pomiędzy sobą, kiedy Leon się tak zachowuje, absolutnie się z tego nie śmiejemy, bo wiem, że jeżeli zacznie się z tego śmiać i robi żarty sobie z niego, to on uzna, że to jest zabawne i wtedy na pewno z tego bicia nie wyjdziemy. O dziwo, on to uderzanie ręką, to nawet nie jest bicie, to jest wiecie, takie klepanie, stosuje jedynie na mnie i na Kubie, więc nie wiem jakby dlaczego akurat uważa, że my jako rodzice mu na to pozwolimy, bo tak nie jest, nie pozwalamy, stosujemy kary i rozmawiamy z nim i tak dalej. No jest ciężko, jest naprawdę ciężko, mam nadzieję, że to minie. Leon idzie zaraz do przedszkola i mam nadzieję, że w tym przedszkolu załapie jakieś fajne zachowania. I byłam u mojej mamy, usiądę sobie w ogóle, byłam u mojej mamy, ponieważ ona się troszeczkę gorzej czuje, a Laura jutro przylatuje, Sara miała do złożenia biurko, a moja siostra jest na tyle nieporadna, że nie potrafi skręcić mebla z Ikei. To nie było wcale takie proste, ale nie było aż takie trudne. Ja potrzebowałam, żeby Kuba mi wkręcił 3 śrubki, bo już nie miałam po prostu tyle siły w ręce, ze względu na to, że ja mam coś nie tak ostatnio z tą ręką po uderzeniu. Leon uderzył mnie pomiędzy dwoma jakby kościami, tak mega mocno, w sensie nie zrobił tego specjalnie, ale uderzył mnie takimi dwoma bolcami od kostki, od ładowarki i nie wiem, mam coś nie tak z chwytem od 2 dni, ale myślę, że to minie, bo jeszcze po prostu trochę mnie boli. Mam nadzieję, że to minie i że to przejdzie, ale Kuba pomógł, kręcił wszystkie tamte śrubki, ja odwaliłam prawie całą robotę. Tak samo ostatnio skręcałam z moim kuzynem łóżko mojej babci, a potem jeszcze szuflady i moje oko ucierpiało. Jezu, błyska. Błagam, żeby zaczęło padać. Ja tak cały czas zmieniam temat, ale ja dzisiaj się tak modlę o ten deszcz, bo dzisiaj już było tak nieprzyjemnie, tak duszno, aż się źle oddychało, źle się oddziło, tak gorąco. I ja czekam, aż zacznie padać, a to nie padać, tylko cały czas błyska, coś tam huczy, przejeżdżamy w ogóle obok, na rytmance, na wiosce dosłownie obok, padał deszcz, a u nas nie pada. A to jest 5 minut drogi, ale chyba idzie i szykuje się coś naprawdę dużego. A ja myślałam, że jednak nie będzie padać, i nastawiłam pralkę. Wow, no cóż, trudno. I Kuba ostatnio, właściwie to nie wiem, czy ostatnio, czy tylko w tym filmie, cały czas gazuje samochodem, bo to was już nie zdziwi, nie? Ponownie kupiliśmy samochód, a tak właściwie ja kupiłam samochód, tak właściwie to jest w sumie mój pierwszy samochód. To jest właściwie mój pierwszy samochód, bo samochód jest zapisany na mnie, ja go kupiłam,
ale kupiłam go jakby do naszego wspólnego użytkowania, ze względu na to, że ja nadal nie mam prawa jazdy. To Kuba na razie jeździ tym samochodem i myślę, że on raczej będzie nim jeździł. Ja planuję zakup czegoś innego, jak już prawo jazdy zdam. I myślę, że będzie to już bardzo niedługo. Na pewno będę was update'ować. Ale tak, kupiłam mój pierwszy samochód. W sumie powinnam to jakoś świętować, ale nie czuję, żeby ten samochód był mój. Ja mam swój taki, nie jeden właściwie wymarzony. I ten też jest spoko. Nie myślcie, że nie. Skoda. Lubię Skodzinki, Skody są spoko, ale ja na taki swój pierwszy samochód, bo nie mówię ogólnie o wymarzonym samochodzie, tylko pierwszy wymarzony samochód mam już upatrzony i wybrany i tylko teraz czekać, żeby zdać to prawo jazdy, ale nie wiem, czy najpierw pójdę w samochód, czy jednak najpierw pójdziemy w jakieś mieszkanie albo coś takiego, no zobaczymy. Hee 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 hee.